Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Laika Aged Through Blood. Moi drodzy, gramy dalej. Po ostatnim odcinku udało nam się pokonać kolejnego bossika, co jest dosyć szybkie. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak szybko będziemy z bossami się tutaj rozprawiać, ale wróciliśmy sobie do wioski. Wróciliśmy sobie do wioski poprzez nasz teleporcik. Możemy sobie śmiało pozwiedzać wszystko jak najbardziej. Możemy wejść na motor, ale nie czuję takiej potrzeby. Nie mam potrzeby, żebyśmy tutaj na niego wskakiwali teraz. Zobaczmy, co tutaj się dzieje zatem. Pogadajmy sobie z ludźmi. Gundarach, if only I could help you out there. You're the best shot in town, we need you here. Aha, czyli ona też jest tutaj jakby takim ale żołnierzem na to wychodzi. Where you forget? Mamy tutaj jakąś nową osóbkę, widzę. Witam. Louis, so it started. The malady that killed my parents is eating me alive. Okay, so I kind of envy Jacob and Pucci. Only ones among us not shitting their pants currently. Okay, czyli wszyscy się w miarę stresują. O proszę. Are you in for some blackjack, Laika? Chip, o! O kurcze, mamy tutaj blackjacka jakiegoś, zobaczcie. Postawmy jedno. O kurcze, żebym ja teraz pamiętał dobrze w ogóle blackjacka, ale możemy dobrać kartę. To nie jest black... Boże, blackjack... Nie, to... Dobra, nie, pamiętam. Boże święty, ja pamiętam zasady blackjacka. Mamy 15. Musimy dobrać 6, bo możemy mieć maksymalnie 21. Musimy dobrać, no ale niestety przebijemy. Okej, okay, nie dziwi mnie to. Jeszcze raz. Mamy 16, zostałbym. Cholera. Dobra, weźmy, postawmy jeszcze tutaj z 4. 14, tu by się przydało dobrać. 19, to zostajemy przy tym. Wygrywamy. Okej, okay, już się udało nam wygrać. Pójdźmy na 5. Zobaczmy sobie. Mamy 4, on ma 3. Możemy sobie dobrać. Mamy 17. To już jest niebezpiecznie. No i wygrał. Okej. Okay. Kurczę, to jest ryzykowne tutaj tak grać. Mamy 18. Zostańmy. 13. 22. Przebił! Mamy! Ha, ha, ha! Pięknie! Mieliśmy dobrą pasę, postawmy teraz troszkę mniej. 13. Możemy dobrać. Mamy idealnie 21. Jeśli on nie miałby 21 teraz, to i tak przegrywa. Yeeej! Możemy postawić teraz 4. Chwilkę się pobawimy, chwilkę. Pozwólcie, chwileczkę. Taki chwilowy hazardzik. Taki chwileczkę. 17 trochę jest kiepsko. 22. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, przyznam, że fajnie. Fajnie, że mamy tutaj taką grę. Wiem, że za to jest achievement też. Więc blackjacka myślę, że w którymś momencie sobie kiedyś pogramy znacznie dłużej. Pozwólcie tylko, że zobaczę jedną rzecz. Czy ja... dlatego mi tak ścina. Dobra. Wyłączmy to, wyłączmy to. Dobra, teraz będzie... Powinno być w porządku. Dobra, zobaczmy. O proszę! Jest i kolega tutaj nasz. Enoch, hey, how's Jacob tape collection growing? Not bad, I bet there's still quite an awful lot of lost tapes in the wastelands though. Nie mamy tutaj naszych tych. Ten jak się nauczył grać na ten, gra teraz stopą zamiast tamtym. Zamiast rączką, ciekawe. Witam. Hilda, oh my sweet Laika, are you alright? Well, I managed to suffer puppy a bit, so... I know puppy will be alright, cause you are taking care of her. But I'm asking about you. Will you please take care of yourself, just a little? No, przydałoby się o nas też dbać, bo to jednak jest ważne. No ale dobra, tutaj jest nasza chałupa. Dalej nic nie mieliśmy, ale widzę, że możemy z kimś pogadać jeszcze. Why are you not in bed? Tracy, I can't stand my dad's crying. Nie możesz wytrzymać tego. A nie, tutaj była ta starasza. A nie, nasza tutaj babiczka była. Where mother groans. A grandmother should be allowed to see her granddaughter, no matter what. You are cruel. Okej, okay, spoko.
Zróbmy sobie świecę. Superancko. Tak, i tutaj jest nasze domostwo, więc jak najbardziej chodźmy. Where we dream. Dajmy kwiatuszka. There you go, the last hard glazed flower. It's a bit... Unique, so cool. You need help with the red... But mommy, who's the funerary friend here? Proszę bardzo. Ale możemy jeszcze pogadać, bo mamy ten. Mommy, can you tell Pucci I'm gonna make him the best friend ever? It's not that easy. First I need to find his body. But even so, I can only talk to spirits for a short while before they cross. Oh, okay. I've been thinking, mommy. That's very thoughtful of you. If when we die, our ashes rest in the sacred place? But you never found Pucci's body. He must be really, really tired. We gotta find him. And I will tomorrow, probably. W porządku, chodźmy spać. W takim wypadku odpocznijmy nieco. Where we dream. Bardzo fajnie. Możemy tutaj... O! Why are you and Grandma angry at each other? No, honey, it's just that Grandma wants you to grow up too fast. Tak, niech zostanie dzieckiem jeszcze, niech się pocieszy. But you are still my little puppy. Did you find Pucci? I was instructed to do something else. But mom, Pucci needs to rest. And he will, tomorrow. W porządku, miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie. Where we live? Okay, the strategy has been set. Come see me at my place. Starszy. Okay, czy tutaj coś możemy? Laika, wanting to spruce up your bags for sure. Właśnie, możemy teraz zrobić wisterna saki kolejne. I wiecie co, zróbmy. Wisterna sak upgrade. Tak, bo teraz będziemy mogli dzięki temu nie przejmować się tak bardzo, żeby nam zniknęły. Brakuje mi refined metalu i quality leatheru. Shoddy leatheru mamy całkiem sporo. Weapon slot by się też nam później przydał jakiś. Ale to na spokojnie. Mega mi się, powiem wam, podoba kreska w tej grze. To jest naprawdę cudowna kreseczka. Okej. Okay. I keep telling my semi, do you wanna get crucified with your own guts? No, then behave. Matko święta, cóż za okropna matka. Okej, tutaj coś ode mnie widzę chce. My dearest friend, Manu, like all your customers? Haha! See, I'm worried about Dahlia. She's been out for a couple of days and, you know, birds, war. Let me guess, she went stargazing? I wish I knew where, somewhere high. Can you give her this notebook she ordered? In the meantime, what can I offer you today? Brand new notebook. Dahlia will probably fill it with drawings of stars and shit, if birds haven't killed her yet. Matko święta. Okej, mamy sklepik też od razu. Pokazuje nam. Czy chcemy coś w ogóle w sklepie kupować? Myślę, że wszystko na razie i tak dalej mamy. Coś się nam udało znajdować, ale tutaj za to powinniśmy sobie sprawdzić. Here, soldier, how can my forge help you? Tak, możemy zrobić crossbow. Mamy shotguna na level pierwszy, ale brakuje nam nadal części. To cały czas nam brakuje dużej ilości części. Za to możemy sobie zrobić łuk, ale zobaczmy jeszcze. Gun. Resources missing. Reload angle 120. Okej, okay, czyli zaraz, zamiast dostawać nową, kolejną broń, mamy znacznie mniej, musimy się zrobić przekoziołkować, ala. To jest całkiem spoko. Niemniej myślę, że chciałbym, moi drodzy, zainwestować tutaj w nasz łuk. Znaczy łuk, w kuszę. I zobaczyć, jak to będzie ciekawie działało, a to dopiero potem. The sea will return and swallow us up like an ancient god. We are doomed. W porządku. I know where the traitor is. It's me. Now, how can I get myself to spill the beans? O Jezu. To był błąd, że jednak zrobiłem ten głos. Ła. Nie mam nic do picia. Ła. You're not the traitor, Alfredo. How do you know? I interrogated you and you said you weren't. Oh, okay, then I'm not. I'm a man of my word. Ten dalej Among Usa chce grać. Okej, okay, tam możemy zajść sobie.
Did you hear Crazy Alfredo thinks he's the sheriff now? Bet he will do something stupid and get himself killed, bet he will. Okej, dobra. Chodźmy tutaj. Prawdopodobnie tutaj będziemy mieli miejsce właśnie, w którym się spotkamy z tym wszystkim. Tak, where rules are made. O, dzień dobry panu. Pana nie kojarzę jeszcze. Proszę bardzo. You will travel to where rock bleeds. Last time I looked, birds had blocked the road with tanks. I hope they have moved them somewhere else by now. What's the plan? Good, you're going to offer an alliance to the mining town. They have 10 times as many people as us, and they have weapons. So what good are we to do them? Plus, I'm not a diplomat. Send someone, anyone else. There's only one thing we can offer them. One weapon. I'm just sending the living proof of it. Oh, sorry. I keep forgetting I'm just a pawn. Jestem tylko pionkiem. Nie ładnie. I've agreed on 2 more plans of action with Shaza and Primo here. Talk to them. Okay, Shaza and Primo. Shaza, are you gonna tell me where you've been? Hey, hon, I've been... Well, I'm not... I will tell you later. The thing is, I intercepted this message from the lighthouse, the burst communication center. And I have a plan so you can destroy it and hamper the... Tak. Shaza? The way will be able to bright... Okay. Hey, there's interferences. I'm heading to your place. Cool, I'll be waiting for you. Okay, jestem dobrym tłumaczem z komputerowego, jak widzicie. Go to Shaza's to the east of where we live. Spoko, a ja zapomniałem wziąć sobie długopisu i jakieś karteczki, więc... Ojejku, znowu uderzyłem mikrofon. Lajka 3.11.50. Kiedyś na spokojnie, kiedyś będzie moment, że nie będę tak bardzo o tym gadał. The elder says I talk to you. Hey, said that! And now I say, Laika, you're gonna raise the big tree! Am I? The birds are a religious center, the core of their faith, their pyramid of worship. But Primo, how will I knock it down, you ask me? Dokładnie tak. Good question, Laika, good question. Remember Orella? She's gonna help you. But Primo, didn't she disappear without a trace, you ask? Laika, I say, look for her near the big tree. No need to thank me, Laika. No, don't insist, please, don't, I say. Okej, okay, czyli mamy zabawę. Mamy 3 lokacje jakby. W takim razie teraz do zwiedzenia tak naprawdę. Teoretycznie powinniśmy mieć, przynajmniej w związku z tym. Więc jak najbardziej sobie polecimy, jednakże na razie chodźmy jeszcze tutaj ogarnąć Shazę. My brother knows his bugs better than anyone, but I miss him itch. Okej, okay, dobra, polećmy tutaj. Where Shaza tinkers. Aha, okej, okay, tutaj też jest. You had me worried. I never told anyone you were not here, in case you were disobeying the elder's orders not to leave where we live. I was already out when she gave the order. I was near the old lighthouse, installing a radio transmitter to hack the bird's communications. Oh yeah, and you were saying you just intercepted a message. Here's what it says. Non-bird advanced electromagnetic radio communications maintenance technician accidentally killed. Please send new ones, Tadir. And here's the reply from some central bureau. Expect Tadir non-bird advanced electromagnetic radio communication maintenance technician in a few days. Please stop accidentally killing them. Plan is as I pretend to be the non-bird advanced whatever technician, fingers crossed they fall for it. You are definitely sturdy. If you destroyed the old lighthouse, we would disrupt their communication. It would be harder for them to get organized. Plus it would be easier to keep where we live a secret. You know your way. East, then south to where the waves die, then west. Take care, hon. I won't. Radio silence. Drive southwest to where the waves die. Okej, okay, no to mamy parę
nawet sporo miejsc do zwiedzenia tak naprawdę teraz. Sobie z tobą też jeszcze pogadamy. I still miss Iris. So do I, Pebble. Dobra, lećmy na motorek zatem, moi drodzy, i czas wyruszać w naszą podróż. 15 minut sobie już tutaj posiedzieliśmy w bazie i przydałoby się gdzieś polecieć jednak. Przydałoby się jednak gdzieś polecieć, ale gdzie to zaraz zobaczymy. Moja ręka już wędruje na myszkę. Żebyśmy tutaj mogli coś ciekawego sobie porobić. Nadal nie wiemy, jak tamto odblokować. Dobra, i teraz tak. Where the waves die. Musimy polecieć na pewno cały czas prosto. Dzień dobry. Zapisujemy oczywiście. Bloody beans. Dobra, lećmy do tej stacji oczywiście. Czerwony groszek, znaczy nie groszek, tylko czerwony ten. Szlak by to było głupie strasznie, ale okej. Fajnie, że teraz mamy trzy. Właśnie, i wiecie co, mamy teraz też przede wszystkim to. Aha, to wygląda w taki sposób. Okej, czyli to tak naprawdę... Czyli to w taki sposób działa. Wystrzeliujemy faktycznie 10 na raz. Okej, dobra, czyli 10 na raz możemy wystrzelić, to jest całkiem spoko, to może być przydatne na bossów takich właśnie jakichś większych. Typu te 100 głodnych na przykład bików byłoby dobre, żeby ich tak zabić w ten sposób, ale niestety nie za bardzo się to uda teraz. Dobra, lećmy tutaj. Jeszcze się tutaj wrócę, bo tutaj widziałem, że mamy te surowce. Całkiem fajnie, że to się jakby odnawia tutaj wszystko. To nie jest aż tak bardzo męczące zdobywanie tych surowców i nie jest też aż tak trudne, więc to jest całkiem... O ty kurde. Zestrzeliłem ciebie praktycznie, gnoju jeden. A, nie tutaj, przepraszam bardzo. Tutaj, proszę. Dobra. Cieszę się bardzo, że pamiętałem o tej naszej umiejętności. No i dobra, naładowani jesteśmy i już zobaczcie, nie ma tutaj przejścia. Możemy w takim razie jechać dalej. Ostatnia łza zaczęła nam lecieć nutka. Where doom fell. Trochę bardziej szalone tutaj mamy tereny, jak widać. Hey honey, shall I prepare some rice burger tonight? That would be cool. I mean, yeah, okay. Znowu to samo? Dziecinka cały czas tylko je to samo, cały czas. Okej, tutaj mamy kolejny punkt zapisu i mamy jeszcze taki, że możemy się teleportować. W porządku, zwiedźmy sobie tutaj lokację do góry. Jeszcze od razu skrzynkę zahaczymy tamtą. Jak ja tylko mam się tam dostać do tego? Nie jestem pewien, ale okej. Może tak musi zostać, no to wychodzi. To możemy zniszczyć? Nie, chyba nie. Gdzieś tu wyżej polecimy. Where iron caresses the sky. Where doom fell, where the waves die. Potrzebowalibyśmy where rust weaves. The big tree jest całkiem daleko, kurczę. Where
I must find Dahlia in the high place. Okej, okay, to tutaj ona będzie where iron curses the sky. Do Mining Townu potrzebujemy polecieć. Where rock bleeds. Okej, okay, gdzie jest where rock bleeds? Where birds came from, where birds lurk. Where rock bleeds. To całkiem daleko, kurczę, jest. To całkiem, kurczę, daleko jest. Muszę przyznać. No, no dobra, jedziemy po prostu. Nie ma co tam, to trzeba lecieć. Przydałyby się tylko ewentualnie mapy tych lokacji. Dobra. No, naładujmy się oczywiście, bo się przyda, na pewno nam troszkę amunicji. Dobra, tu widzę, u góry mamy papryczkę. Możemy tutaj sobie zapisać. Czy tu gdzieś polecimy dalej? Tu widzę, że pokazuje nam kolejną stację jakby. Okej, okay, całkiem fajnie. Przyjdźmy się zatem, zobaczmy, co tutaj na niej mamy. Jeszcze zobaczmy tutaj, bo widzę, że coś takiego mamy. Możemy sobie coś ugotować. Okej, okay, mamy papryczkę, mamy to, mamy to. Vegan tortilla. Nie, nie chcemy. Wegańska tortilla. To nam coś zrobi, okej. Okay. Grilled chilies. Come on, plus one extra parry shield. Okej, okay, chociaż nie za bardzo bym to chciał raczej. No mogę tak na przykład zrobić? Mogę. Wegańska tortilla. Przydałoby się odkryć te wszystkie przepisy na pewno. Okej, okay, mogę jeszcze tak zrobić. Plus ten extra visterna when killing an enemy. Okej, okay, ryżowa. Dobra, wiecie co, to też sobie weźmiemy. A to ja mogę parę bonusów na raz mieć z tego co widzę. Gas station. Witam ponownie. Ty jesteś. Ty faktycznie wyglądasz inaczej. Dali, there are other gas stations in the wasteland, but they are run. All run by liars, you know? Okej, okay, mamy kolejną kasetę. Lonely Mountain. Dużo tych kaset, kurczę. Canned corn. Since corn has gotten harder to grow, you pretty much only find it in cans now. Coconut milk. Mamy świece. Mamy oczywiście to i to. Możemy kupić jedno to. I kupmy też jedno to, bo to pewnie się przyda do przepisów. I zobaczymy, czy na ich podstawie możemy coś ewentualnie tam ugotować. To też jest jedna z takich rzeczy. Vending juice. Mamy jakiś unknown przepis. Czy to jest tak samo wygląda? Chyba tak. Nie, chyba nie. Oszlak. Rice noodle soup. Increased combo multiplier by... Okej. Dobra, i weźmy sobie to. Wegańska tortilla, broń Boże. Wegańska tortilla znowu, no dobra. W takim razie nie mamy nic więcej, możemy... Chociaż wiecie co, kupię w takim razie jeszcze jedno to mleczko. Żebyśmy mogli mieć na przykład na następny raz. Dwa razy kupmy je nawet, dobra. Czy my możemy przejechać na przykład dalej tutaj? Teraz moje pytanie brzmi, czy nie? Możemy pojechać gdzieś dalej, okej. Okay. Moment, bo tutaj jest chyba... A nie, to jest po prostu tak zrobione. Dobra, chcemy pojechać w takim razie gdzieś dalej. Zobaczmy, gdzie najdalej możemy zajechać. Where all was lost. Gdzie wszystko zostało stracone. Moment, czy ja tutaj... Ja tutaj mogę się zatrzymać. Co ciekawe. Znaczy ja coś tutaj mogę zrobić? Nie za bardzo. Okej, okay, dlaczego tutaj mamy możliwość taką? Pewnie tutaj coś będziemy mogli później zrobić, no to wychodzi.
Witaj, ślimaku. Hey, biker, what can I offer to you? Masz znowu tego pada i masz te świece, a więc niestety nic od ciebie nie kupię tym razem. Jak ja, kurczę, mam to zebrać, skoro nie mam możliwości... Radius by nam się przydało niestety zwiększyć. Dobra, jest ok. Jako taką. Mamy tutaj gościa od map, więc z wielką chęcią. Hello! Looking forward to some map magic, Juwenke? Tak, jak najbardziej kupujemy. Map updated, Juwenke! Tak, mamy zaupdate'owaną mapę i możemy sobie zobaczyć... Where all was lost, gdzie wszystko zostało stracone. I tam dalej mamy where birds lurk. I tutaj możemy wjechać sobie na dół. Okej, okay, jest to całkiem spoko. No da mi się jakby to nie zgrywa. Patrząc... O! Do tego możemy tutaj sobie zapisać. Więc zapisujemy. Proszę bardzo, mamy mościk. Zbieramy sobie bon onion. Jak najwięcej wiscerny. Nie skomentuję. Nie skomentuję. Było zabawnie, ale... było troszkę... Głupio. Zginięte. Dobra, tutaj był jeden jeszcze, pamiętam chyba. Tak, i jest tutaj. O, masz. Nietrafiony. Dobra, i teraz tak, bo to jest cięższa sztuka. Tak sobie podjeżdżać pod takie kawałki. Dobra, jest ok. Proszę bardzo. Kurczę, mało takie przyjazne te tereny. Do widzenia, panu. I co, muszę od nowa jechać tą samą trasę? No, muszę od nowa. No dobra, no. Pojeździmy sobie przynajmniej trochę. Ej, tu mi zespawnowało tutaj nagle to. Okej, okay, fajnie. Przynajmniej mamy tutaj kolejną rzecz do gotowanka. Czy ja cały czas dzięki temu zbieram hajsu więcej, czy nie w ogóle? To mnie ciekawi. Do widzenia. Ojojojojoj, to było znowu bliskie. Bliskie, niepotrzebne. Zginięcie to by było. Ale dobra, jedziemy dalej. Do widzenia, panu. Dobra, tutaj mamy jakiś alamosteczek, no to wychodzi. Dobra, i tutaj jak pojedziemy sobie dalej, prawdopodobnie będziemy mieli where the birds lurk. Tutaj byliśmy... Tu byliśmy wcześniej. Poznajemy tę huśtawkę. Więc tutaj już ala byliśmy. Do widzenia, panu. Mi też do widzenia przy okazji, ale okej. Ciekaw jestem, jakimi niektórymi te ptasiory są rodzajami ptaków. Bo niektóre są takie ciemne, nie jestem pewien, czy to są kruki, czy coś podobnego. Jakieś takie pelikany i tak dalej. Idzie poznać w miarę. Oszlak! No to mi nie pykło.
Do widzenia. Do widzenia. No i co, i tego tamto straciłem już na zawsze, no to wychodzi. No dobra. Trudno. Dobra, czy tutaj w ogóle nie będzie na przykład jakiegoś złoża czy czegoś? A, zobaczcie, kurczę. Znam się już na rzeczy, już wiem gdzie, co i jak. Można się było domyślić, że tutaj coś się znajdzie takiego. Gorzej tylko, że czasami nie mamy niestety naboi. To jest uciążliwe wtedy dla nas. Ale teraz jest już ok. Dobra, zapisik jest jak najbardziej. Dobra, i to miejsce też pamiętamy, tutaj wjeżdżaliśmy w ogóle, żeby dojechać do miejsca właśnie, gdzie te ptaki sobie koczują. Ale myślę, że nie chcemy tam jechać, chcemy się dostać do właśnie... do tych części kopalnianych bardziej. Dobra, zapisik. A, no tak. No i przy okazji tutaj sobie jeszcze to zgarniemy. Proszę bardzo. Możemy coś sobie ugotować. Co mi pozwalało na... Bike Magnet Radius, wegańską tortillę możemy zrobić teoretycznie sobie. Ale chciałbym zobaczyć, czy może ewentualnie z tego też możemy? Nie, z tego nie możemy. Okej, okay, a jeśli bym zrobił filler, to to? Okej, okay, czyli potrzebujemy filleru, żeby zrobić. Chcę wziąć to, żebyśmy mieli ten większy radius. Żebyśmy jednak wszystko mogli łapać w miarę. Okej, okay, to mogło być niepotrzebnie bliskie. Spotkanie tutaj z nim, ale jest okej. Okay. I tak bardzo długo przejechaliśmy w ten sposób na tym motorze. Już tak byłem cicho z myślą o tym, że a, pewnie tutaj przekoziołkujemy się i sobie zginiemy, ale widzę, że jest ok. Ok, tam mamy gościa od tych map. O kurde, strzelanie do automatów daje nam żarcie. O ja, że ja, żem o tym nie wiedział, to będę strzelał do automatów cały czas. Dobra, ale najpierw musimy tutaj do tego typa zajechać, oczywiście naszego magika. Hello, wanna buy some map magic, you wanka? Jak najbardziej. Make the most of it, you wanka? Mało tylko ma opcji teraz nowych dialogowych. Ale okej, okay. Recyclable scraps. I możemy gdzieś tutaj sobie wjechać teraz. Where rust weaves. Okej. Okay. Aha, ja całą drogę tutaj się zawróciłem, czyli powinienem był jednak pojechać tam dalej. No to wychodzi. Okej, okay, jakby no dzisiaj w odcinku będziemy sobie raczej chyba jeździć, patrzeć mniej więcej jak to wygląda, bo już mam pół godziny nagrania. Where rust weaves. Okej, okay. Czy chcemy jechać dalej? Możemy pojechać dalej w sumie. Dobra, tutaj mamy całą masę tego. Czy to mogę zniszczyć? Mogę to... Mógłbym to zniszczyć, gdyby nie fakt, że nie umiem jeździć. Zabił mnie. Aha, do widzenia. A nie, ja mogę tak wjechać. O kurczę, ja tak mogę wjechać. Ale... A dalej zajechać nie mogę, okej. Okay. Dobra, muszę się cofnąć troszkę, żeby się wybić nieco bardziej, okej. Okay. Do widzenia. Okej, okay, to było głupie, niebezpieczne.
Weźmy się cofnijmy tutaj w tę stronę. Tutaj widzę, że mamy zapisik i chciałbym się do niego tutaj wybrać. Dobra. Raczej chcę pojechać w tamtą stronę. O, jest to! Okej, dobra. Zaraz kupimy następną mapkę. Kaseta nowa. Through the Wind. Superancko. Well, 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 my favorite wanker's here to get some map magic. Za 25 tym razem, okej. Okay. There you go, have fun exploring your wanker. Spoko, mamy dalej dalszą część mapy tego miejsca. Nie jest to jakoś nie wiadomo jak wielka widzę mapa, ale zawsze jednak coś. Okej, okay, tam widzę, że moglibyśmy pogotować sobie. Dobra, polećmy tutaj w taki sposób, żeby się zawrócić tu do góry. I rozpędźmy się tutaj. No ale nie wjedziemy tam niestety, okej. Chcę tam wjechać do góry, żebyśmy mogli coś tam dostać, bo tam zgaduję, że coś na pewno dla nas będzie. Rozpędzimy się od tego miejsca tutaj. Zadziałało to jeszcze gorzej. No dobra, to polećmy dalej tutaj. Aha, i tutaj mamy ten kwasior cały. Okej, trzeba uważać w takim razie na to wszystko. No... Powinienem był przyhamować, a nie tak bawić się. Ale okej. Dobra, teraz damy radę. Dobra, i lećmy sobie tutaj do dołu znowu. Mamy skrzyneczkę. Okej, tutaj widzę, że mamy coś takiego. Tak wiem. Tam widzę, że chyba było jednak przejście do ten, do kopalni. Tam widziałem, że jednak chyba mieliśmy przejście do kopalni. Dobra, tutaj mamy tak. I tu gdzieś możemy wyjechać dalej, okej. Where Doom fell. Czy gdzieś na mapie mi to będzie pokazywało? To nie pokazuje mi tego na mapie, okej. Ale mi zaraz może pokazywać na mapie. I mamy kolejny tutaj sklepik. Więc czemu by nie? Zajdźmy tutaj, zobaczmy, co nas tutaj czeka ciekawego. Tali, there are other gas shops around there, but they are run by morons, you know? Każdy coś na każdego powie. Recurring dream. I know everybody hates... Okej. Okay. Rice worms. Jak najbardziej możemy kupić. Kupmy 3 sztuki. Tomato juice. Okej, okay, kupmy 2 sztuki. Mamy świece, mamy oczywiście materiały. Więcej nie potrzeba nam, myślę. Już myślę, że całkiem sporo nawet mamy tych rzeczy do kupowania. Witam serdecznie. Well, 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 look who's come to buy some magic. Magic given, see you around, ya winka. Dobra, mamy kupioną znowu magię. Okej, okay, i to wygląda w taki sposób. Nad tym mostkiem sobie przejeżdżaliśmy, to pamiętam. Nie, nad tamtym mostkiem przejeżdżaliśmy, okej. Okay. Okej, okay, bo tutaj mamy sklepik. Tu mamy też sklepik kolejny, w taki sposób to wygląda. I tutaj mamy teleport do naszego głównego miejsca. Where the waves die, where doom fell. Okej. Okay. Co tu mamy? To mi się wydaje, że to są misje fabularne, czyli Stargazing jest taką misją dla nas poboczną dosyć i Old Warfare też jest poboczne, nie musimy tego robić. A to jest takie... To jest ważniejsze.
Okej. Okay. Where Rock Bleeds, The Lighthouse i Big Tree. Tylko teraz, gdzie moi drodzy, pytanie moje, gdzie jest The Lighthouse? Bo tutaj mamy Where the... Where Birds Came From. Tam mamy ciekawe takie miejsce. Tutaj mamy Where Iron Caresses the Sky. Teoretycznie tutaj przejeżdżając przez cały Ancestor Rest, moglibyśmy dojechać tam prawnie. Ale okej, okay. Myślę, że zestrzelimy sobie oczywiście tutaj najpierw to, że ja nie wiedziałem, że automaty dają nam tutaj jedzonko. Ale okej, okay, dobra, zwiedźmy sobie tędy. Ale muszę przyznać, że udźwiękowienie tej gry jest naprawdę piękne. Piękna jest muzyka w tej grze. Dobra, lećmy do góry tutaj. Mamy wskazane, gdzie co jest, mamy zapisik, okej. Okay. Seaport. Okej, okay, mamy tam port. Cały. Wskazane, że w tę stronę będzie. Dobra, to polećmy w takim razie w tę stronę. Do widzenia panu. Przelećmy sobie tu do góry. A, moment. Sorry. Tutaj widzę, że mamy to. Więc jak najbardziej zbierzmy sobie tego troszkę metalku. I zobaczmy, jak będzie wyglądał tutaj nasz port w takim wypadku. Where the waves die. A i zobaczcie, jak sprytnie zablokowana jest ta przestrzeń tutaj. Jak najbardziej sensownie, bo skoro nie mamy tutaj... Moment, czy ja mogę... A, wjechaliśmy tam, okej, okay, spoko, zastanawiał mnie. Aha! A więc to o to chodziło z tym. Ale to w sumie zarąbiste, ja nawet nie zwróciłem na to uwagi tak bardzo, że tutaj mamy ten... Że tutaj mamy te markery. To może nam fajnie pomóc. Możemy sobie zaznaczyć w ten sposób tak naprawdę miejsca, gdzie mamy mamy jakieś blokady. Do widzenia. Już mogę tutaj wjechać tam do dołu. A z tego co mi się... Aha. No dobra. Dobra. Nie ma problemu. Nie mam problemu z tym. Dobrze. Dobra, proszę bardzo. I tutaj pewnie będzie właśnie ta blokada, którą tam widzieliśmy wcześniej. O! Visions of Red! Visions of Red, okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj zobaczcie, mamy tą dużą taką skrzynkę. Czy ja mogę to zestrzelić teoretycznie? A może tym? Nie mogę, okej. Okay. To wiecie co? To jest dobre, myślę, miejsce na to, żeby zaznaczyć właśnie marker. Że tutaj mamy coś ciekawego. Szkoda, że ten marker nie może mieć innych rodzajów pokazanych, ale okej. Dobra. Chcę sprawdzić, czy za pomocą tego tutaj jest wegańska tortilla znowu. Wegańska tortilla. No dobra, zacznijmy to gotować. Bean stew! Plus 20 extra wisterna when killing an enemy. Okej, okay, to jest całkiem spoko. Recipes. Increases flavor bomb filler. Okej, okay, czyli potrzebujemy takich rzeczy. Flavor bomb filler vending juice. Filler vending juice. Filler. I flavor bomb. Okej, okay, jakbym zrobił sam vending juice, mamy coś. Okej. Okay. Bloody Spirit, plus 30 extra Visterna when killing an enemy.
Okej, okay, a tutaj mamy filler, tutaj mamy filler, tu mamy vending juice. Tu z samego vending juice'a udało nam się zrobić bloody ten, okej. Okay. Flavor bomb, filler, vending juice. Tu mamy filler, flavor bomby. Jakbym połączył flavor bomba razem z vending juice'em dwa razy, okej. Okay. Garlic soup. Plus 25 extra resources. A filler, filler plus vending juice. To mamy, okej. Okay. Vending juice plus filler. Tutaj też mamy. A flavor bomb też mamy. Okej, okay, to sobie potem ewentualnie pokombinujemy z jakimiś innymi. Dobra, w sumie moi drodzy, wiecie co? Ja tutaj nawet chyba skończę. Chociaż znajdziemy może jakiś inny punkcik. Zobaczymy. Tak więc, moi drodzy, ja w sumie poszukam punktu innego, chociaż zaraz i tak chyba zacznę nagrywać następny odcinek dla was. Tak mi się wydaje, bo mam dzisiaj wolny dzionek i mam troszkę wolnego czasu, więc w sumie z chęcią bym to zrobił. Okej, okay, dobra, ale na tym mi zależało, żebyśmy tutaj sobie zatrzymali się. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie jak zawsze zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, co sądzicie o w ogóle całej tej mapie. Jest, zrobiła się dosyć spora, dosyć rozbudowana, ale cieszy mnie to nawet. Cieszy mnie to nawet, że mamy tyle tutaj teraz miejsca do zwiedzania tak naprawdę. Szybko w miarę oczywiście idzie to wszystko przemierzyć, bo na tej mapie te dystanse wyglądają na jedne wielkie, ogromne, ale bardzo szybko idzie to wszystko zobaczyć. I chciałbym zobaczyć też większą ilość teleportów, myślę, na mapie na razie, poszukać czegoś ewentualnie innego. I myślę, że moi drodzy, skupimy się na... Chciałbym chyba, moi drodzy, pójść właśnie w misję poboczną najpierw, albo... chociaż nie. Pójdźmy do Where Rock Bleeds. Tam, gdzie skały krwawią. Tam, Where Rock Bleeds. Żebyśmy właśnie mogli zobaczyć, o co tam będzie chodziło. Tylko żebyśmy mogli dostać się do kopalni, musieliśmy tędy przejechać, więc pewnie przez Rust Weaves musimy dostać się do World Rock Bleeds pewnie. Więc to zobaczymy potem, jak to będzie wyglądało. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką właśnie oto serią jak Laika, Aged Pro Blood, ale i nie tylko. Staram się na kanale ogrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki czy też innego typu materiały na kanale się pojawiają, więc mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie i zostaniecie z nami tutaj na dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!